Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ramach cyklu Lubię Tu Być znajdujemy się w Lubostroniu. Dzisiaj skupimy się na historii parku, który otacza przepiękny pałac lubostroński. Jest z nami pani Karolina Malak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Jak duży jest park? Pierwsze pytanie. Obecnie jakby pod administracją Instytucji Kultury Pałac Lubostroń znajduje się 40 hektarów. Parku. Jak było kiedyś, ten park wyglądał troszeczkę inaczej. Gdy przyszli tu skórzescy, istniał tu wcześniej folwark Piłatowo. I był jakiś fragment parku po tej stronie, której jesteśmy, ale też po drugiej stronie drogi. I ten park na przestrzeni bytności tu skórzeskich, a byli tu do wybuchu II wojny światowej, on ewoluował. Obecnie kończy się na rzece Noteci, naturalną wyspą, która tam istnieje, przy której kiedyś zawracały barki. Dobrze. Jest to park w stylu angielskim, tak? Jakby pani mogła przybliżyć troszkę, na czym polega ten styl zakładania parków? Park angielski, czyli park krajobrazowy. Wszystko ma wyglądać tak, jakby drzewa posadziły się tutaj same naturalnie. Jedyną ważną rzeczą są osie widokowe, które muszą być zachowane. No i odpowiednie oczywiście gatunki drzew. Czyli taki park angielski ma wyglądać naturalnie, ale tak naprawdę został ukształtowany przez człowieka. Ukształtowany tak przez człowieka i to dość, że tak powiem, ściśle, bo teraz mieliśmy po nawałnicach 2017 roku okazję na nowo nasadzać drzewa w parku. No i to nasadzanie odbywało się za pomocą GPS-u, więc to naprawdę to nic nie jest przypadkowe. Czy ta wichura wysądziła duże szkody tutaj w parku? W pałac uderzyły dwa potężne tornada z 1 na 2 i z 11 na 12 sierpnia. Straciliśmy 1288 drzew. Jako że park zabytkowy, tak, to każde drzewo jest policzone, opisane, stąd ta wiedza, a to było około 50% parku. Czyli to było bardzo dużo. Z parku jest przepiękny widok na pałac. Jakby mogła nam pani jeszcze powiedzieć, cóż tam z zewnątrz na tym pałacu właśnie widać, chodząc sobie po parku? Tak, pałac jakby jego bryła klasycystyczna. Jakby opowiadaliśmy już wcześniej o jego wypełnieniu takim patriotycznym wewnątrz, ale na zewnątrz także skórzescy poumieszczali różne symbole narodowe. Od wschodu powtórzyli na ścianach pałacu orła i pogoń, czyli godło Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od zachodu na tarczy pęk piorunów lub pszczołę. Ówczesny symbol Francji, ówczesny, czyli za Napoleona, bo bardzo wierzyli w Napoleona, że przyniesie Polsce odrodzenie. Od północy umieścili scenkę z bożkami, tam jest Bacchus i Chronos. I Chronos, a więc symbol przemijania, podaje Bacchusowi, a więc symbolowi lekkiego, dostatniego życia, kielich z winem, żeby przypomnieć o sinusoidzie życia, że co złe minie, a co dobre również może się zakończyć. Na od południa wita wszystkich fronton pałacu z napisem Sibi Amicitiet Posteris, sobie przyjaciołom i potomnym, i dwa herby, herb rodziny Garczyńskich i Skórzeckich. A spina to wszystko figura Atlasa, zwycięskiej postawie, że siłą woli może zmienić wszystko. Figurę Atlasa mogą Państwo zobaczyć z całego parku. Góruje ona nad Lubostrońskim Pałacem. Zachęcamy szczególnie właśnie do spacerów po przepięknym parku w Lubostroniu. Park jest bardzo duży, rozległy. Można udać się aż nad samą rzekę Noteć. Jest tu bardzo wiele gatunków drzew. Wiemy, że w niedalekiej przyszłości mają zostać uruchomione rejsy, którymi będzie można tutaj do Lubostronia przypłynąć statkami aż z Bydgoszczy, ponieważ Lubostroń leży nad rzeką Noteć, a ona kanałami połączona jest z Bydgoszczą, dalej nawet z Toruniem. I w najbliższym czasie mają być te rejsy z powrotem udostępnione. W pobliskim Łabiszynie mogą Państwo też wynająć sobie kajak, którym kajakiem można też tutaj do Lubostronia się udać, aby podziwiać ten zabytek, niesamowity zabytek kultury nie tylko naszego województwa, ale także całego kraju.